Policach funkcjonuje jedna z największych specjalistycznych jednostek pożarniczych w kraju. Mowa o Zakładowej Straży Pożarnej działającej w strukturach Grupy Azoty Police i całej Grupy Kapitałowej. Historia Zakładowej Straży Pożarnej jest nierozerwalnie związana z budową w Policach kombinatu chemicznego produkującego nawozy. Jednostka powstała w 1968 roku, zaraz po uruchomieniu pierwszej instalacji wytwórni kwasu siarkowego. Pierwsza lokalizacja zakładowej strażnicy znajdowała się w nieistniejącym już budynku wartowni przy ulicy Piotra i Pawła w Jasienicy. W 1971 roku remizę przeniesiono do budynku ówczesnego Wydziału Transportu Samochodowego na terenie dzisiejszej spółki Transtech. Ze względu na intensywny rozwój i rozbudowę zakładu o nowe linie produkcyjne, w 1983 roku Zakładowa Straż Pożarna otrzymała nową siedzibę przy ulicy Kuźnickiej, w której funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na skutek jakby rozrostu, tak, powiększania się całego kombinatu chemicznego, stwierdzono, że należy wybudować większy obiekt, czyli ten, w którym teraz się tutaj znajdujemy, i strażacy przenieśli się właśnie do tego budynku. Czyli 40 lat, w tym roku minęło 40 lat, jak tutaj strażacy po prostu bytują, funkcjonują, tak, działają po prostu przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Z upływem lat jednostka urosła w siłę, stając się profesjonalną, wyszkoloną i dobrze wyposażoną strukturą ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli chodzi o wymagania kwalifikacyjne dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i również dla takiej jednostki jak nasza, podlegamy wymaganiom rozporządzeń, ustaw. I tutaj jeżeli chodzi o rozporządzenie kwalifikacyjne, jest to rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jest to długotrwałe szkolenie, bo zawód strażaka na chwilę obecną trwa około szkolenia 3 miesięcy, 3,5 miesiąca. Jeżeli chodzi o technika pożarnictwa, jest to już kilka miesięcy, a o inżyniera pożarnictwa jest to po prostu parę lat. Tak, i ta droga jest naprawdę dosyć ciężka, tak, i tutaj na terenie naszej jednostki mamy w tej chwili trzech inżynierów pożarnictwa, kilkunastu techników pożarnictwa, reszta to po prostu strażacy, którzy mają tytuł strażaka. W strukturze Zakładowej Straży Pożarnej pracują też i pracownicy, którzy nie są jakby do końca strażakami, tak, którzy uzupełniają tutaj nasz zasób kadrowy. I łącznie razem w całej straży pracuje w chwili obecnej, od końca 2022 roku, 72 osoby. Pracujemy w systemie 24 godziny na 72, czyli mamy system czterozmianowy. Praca jest tutaj dosyć wymagająca, bo trzeba mieć odpowiednie umiejętności, trzeba się wykazać odwagą i determinacją. Alarm może być o każdej godzinie, o każdej porze dnia i nocy, wtedy szybko zbieramy się i jak najsprawniej staramy się wyjechać, żeby jak najszybciej udzielić pomocy. Od 55 lat jednostka odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a także ratownictwo chemiczne i techniczne na terenie zakładu. Na terenie zakładu funkcjonują struktury ratownictwa chemicznego i ratownictwa technicznego. Są to pracownicy, którzy są przeszkoleni z tego zakresu, pracownicy produkcyjni. Ratowników na tą chwilę mamy w zakładzie około 200. Okresowo szkolimy ich tutaj w jednostce, tak żeby byli gotowi do podjęcia działań we współpracy ze strażakami z Zakładowej Straży Pożarnej. Sygnały świetlne i dźwiękowe wozów ratowniczo-gaśniczych na terenie spółki nie są równoznaczne z udziałem strażaków w rzeczywistym zdarzeniu. Często są to tylko ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie procedur określonych w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Na wyposażeniu naszej jednostki Zakładowej Straży Pożarnej, poza sprzętem typowo pożarniczym, czyli samochodami ciężkimi, wodno-pionowymi i śniegowo-proszkowymi, posiadamy też sprzęt do ratownictwa wodnego, wysokościowego, chemicznego i technicznego. Są to m.in. podnośnik ciężki o wysokości wysięgu 62 metrów, 3 jednostki pływające i ciężki wóz zabezpieczenia przeciwchemicznego. Zakładowa Straż Pożarna stanowi istotne wsparcie dla podmiotów Państwowej Ochrony Pożarowej na terenie gminy Police i całego powiatu. Strażacy pełniący służbę na terenie zakładu chemicznego są zawsze gotowi do działania. Dlatego, gdy zachodzi potrzeba, ich doświadczenie i nowoczesny sprzęt sprawdzają się w akcjach prowadzonych poza obszarem ich działania. Najbardziej zapamiętanym zdarzeniem poza terenem zakładu, w którym udział brała nasza jednostka, był pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Było to w 2017 roku. Do zdarzenia wówczas został zadysponowany nasz 50-metrowy podnośnik hydrauliczny. Dzięki działaniom naszych strażaków
którzy byli w stanie podawać prądy gaśnicze na odpowiedniej wysokości, no, te działania były skuteczne. Od 2022 roku Zakładowa Straż Pożarna rekrutuje i szkoli nowych pracowników. Zwiększenie składu osobowego jednostki to następstwo realizacji jednej z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym, fabryki Polimery Police. Jednostka powiększyła się na skutek porozumień, umów w związku z nowo wybudowaną instalacją Polimery Police. W ubiegłym roku udało nam się podpisać, sfinalizować wszelkie porozumienia, umowy, zatrudnić strażaków. Powstały różnego rodzaju plany, procedury, między innymi wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy nowej instalacji, którą przygotowywali nasi koledzy z Poliolefins. I my też w chwili obecnej mamy swój wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy, który musi być po części kompatybilny i spójny z ich planem. Czyli nasze działania, nasze procedury, nasze tutaj różnego rodzaju czynności muszą być po prostu spójne. W skład nowoczesnego kompleksu wchodzi morski terminal gazowy oraz dwie instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu oraz szeroko pojęta infrastruktura logistyczna. Jeżeli chodzi o dojazd do polimerów i do każdej tutaj jednostki, do każdej komórki, do każdego obiektu, tutaj jeżeli chodzi o centralną część zakładu, ja to powiem szczerze, tak optymistycznie, 1,5 do 2 minut. Tak z wyjazdem po prostu już ze strażnicy. To już jakby czas, znaczy dojazdu do danego zdarzenia. Wyjazd ze strażnicy w ciągu dnia, to myślę, że jesteśmy w stanie zachować te 30 sekund. Tak, i w okresie tutaj, w porach nocnych, minuta. Tak? To tak jak w Państwowej Straży Pożarnej. Także myślę, że tutaj nie odbiegamy. Uwaga, ogłaszam alarm. Przed strażakami Grupy Azoty Police stoi wiele wyzwań związanych z ochroną i zabezpieczeniem dwóch ogromnych fabryk. Chronimy również teren nowej fabryki, zarówno pod względem prewencyjnym, jak i opiniowania dokumentacji, ale przede wszystkim jesteśmy przygotowani do reagowania na wszystkie zagrożenia, które mogą tam wystąpić. Nasi pracownicy cały czas są ćwiczeni, podnoszą swoje kwalifikacje, robimy wewnętrzne ćwiczenia i symulacje zdarzeń, które mogą się wydarzyć. Zakładowa Straż Pożarna jest nowoczesną jednostką ratownictwa chemicznego i technicznego. Posiada 55-letnie doświadczenie w zwalczaniu pożarów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innymi miejscowymi zagrożeniami. Spektrum zdarzeń, które mogą się trafić na terenie chronionym przez Zakładową Straż Pożarną, jest bardzo szerokie. Dlatego Zakładowa Straż Pożarna dysponuje wszechstronnym sprzętem i przeszkoleniem do niwelowania tego typu zdarzeń. Zdarzają się wydarzenia na Białej Górze, dlatego posiadamy sprzęt, który pomaga w wyciąganiu ewentualnych poszkodowanych i szukaniu ich. Sprzęt do ratownictwa wodnego to są 3 jednostki pływające przystosowane do przeszukiwania dna, do rozkładania zapór przeciwolejowych, do szukania poszkodowanych. I wszystkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć, łącznie z zdarzeniami, z pożarami elementów elektrycznych, także dzięki temu dysponujemy z samochodami proszkowymi, śniegowymi i całym sprzętem, który pozwala nam zabezpieczyć zakład. Pomimo upływu lat, zmian ustrojowych i przekształceń w ramach wewnętrznej struktury przedsiębiorstwa, niektóre elementy pozostają niezmienne. To fabryka i stojąca na posterunku Zakładowa Straż Pożarna. Tworząc spójną całość, zapewniają bezpieczeństwo pracowników całej Grupy Azoty Police.